Czym w ogóle jest szantaż emocjonalny? Szantaż emocjonalny opiera się na wykorzystywaniu emocji drugiej osoby po to, żeby osiągnąć swój cel. Bardzo łatwo jest rozpoznać w komunikacji z drugą osobą, czy nas właśnie nie zalewa ta mgła emocjonalna. Bo mamy postawę uległą, asertywną i agresywną. I uległa osoba, czyli podatna na szantaż emocjonalny, to ona rezygnuje z siebie. Nie ma mnie, nie ma moich, moich potrzeb. Moje nie są. Bo, bo my w tej sytuacji z szantażystą nam się odpala po prostu tak zwany gadzimus. I Dopóki będziemy grać w tę grę szantażystów, no to jakby razem w tym jesteśmy. Ale my już jesteśmy dorośli. Taka katastrofa się już wydarzyła. My damy radę ze wszystkim. Wytrzymamy. Jak my możemy sobie poradzić z taką osobą, która stosuje szantaż emocjonalny? Mm -hmm. Tak, więc przede wszystkim. Natalia, jak powiem, że bardzo miło mi Ciebie tutaj witać, to trochę skłamie, bo już tak miałyśmy dość intensywną rozmowę pewnie od dobrych 15 minut, ale witam Cię serdecznie u siebie w studiu. Cześć Aniu, mi bardzo miło też Cię widzieć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szantażu emocjonalnym, także temat taki bym powiedziała dość poważny. I zaczynając od najprostszego możliwego pytania, Czym w ogóle jest szantaż emocjonalny, bo my też często e, mylimy pojęcia, często dorabiamy sobie pewną narrację, więc ja bym przede wszystkim chciała. Zacząć od takiego wyjaśnienia, czym w ogóle ten szantaż emocjonalny jest. Mhm. Tak jak powiedziałaś, jest to trudny temat, dlatego pomyślałam, że opowiem w nim w taki dość lekki sposób, żeby przemówić nam do wyobraźni. Szantaż emocjonalny opiera się na wykorzystywaniu emocji drugiej osoby po to, żeby osiągnąć swój cel. Ja bardzo lubię taką zabawę słowną z języka angielskiego pochodzącą. To jest fog, czyli po polsku mgła. I tutaj mamy F jak fear, czyli poczucie strachu, O jak obligation, czyli poczucie obowiązku, i G jak guilt, czyli poczucie winy, czyli szantażyści emocjonalni, chcąc osiągnąć jakiś swój cel. Zaraz to zaprezentuję na przykładach, chcą w nas wywołać którąś z tych emocji. Czasami wszystkie naraz. Więc bardzo łatwo jest rozpoznać w komunikacji z drugą osobą, czy nas właśnie nie zalewa ta mgła emocjonalna czyli, że my boimy się odmówić im, bo na przykład mamy wyrzuty sumienia, albo właśnie boimy się do, do, hmm. dosłownie lub mamy takie poczucie obowiązku. Z tym, że tutaj bardzo ym, chciałabym podkreślić, że. Warto obserwować siebie, bo nam się czasami wydaje, że coś jest szantażem emocjonalnym, a wcale to nie musi być szantaż. Weźmy na przykład zaproszenie znajomego, który proponuje nam spotkanie na kawie, tak? I mówi: No hej, słuchaj, Aniu, wiesz, tak się stęskniłam za to, bo może, może mogłobyśmy się spotkać. I ty w tym momencie nie czujesz tej ochoty. Masz nastroju, jesteś zajęta i kto wie, być może jeżeli odmówisz, powiesz słuchaj Natalia, no wiesz, nie mam nastroju, tak? nie mam czasu. Dziękuję, ale odezwę się w przyszłym tygodniu. To bardzo możliwe, że ta druga osoba to uszanuje. Ale to w nas, czyli my sami zalewamy się tą mgłą. Natomiast em, warto obserwować właśnie co się dzieje dalej. Bo też pomyślałam, że fajnie jest o tym szantażu emocjonalnym opowiedzieć, z jakich to się składa elementów. Więc zawsze szantażysta emocjonalny najpierw wystosowuje pewnego rodzaju oczekiwanie. Można nazwać to żądaniem. Właśnie na przykład, no mama dzwoni tak, no chodźcie, zapraszam was na obiad, w niedzielę koniecznie bądźcie. O 14. tak? Kiedy my akurat chcieliśmy sobie gdzieś wyjechać. Albo chłopak, nasz narzeczony mąż mówi, nie no, znowu wychodzisz na to spotkanie z koleżankami, zostałabyś w końcu w domu. I teraz znowu, zróbmy stop klatkę. Być może to nie jest żądanie. Być może mama lub, powiedzmy, nasz chłopak czy mąż, mówi o swoim oczekiwaniu. I my Zareagujmy, tak? Czyli odmówmy na przykład i zobaczmy, jak on się zachowuje. I teraz drugim momentem szantażu emocjonalnego, drugim punktem jest to, że po naszym oporze, czyli tej odmowie, mhm. nie, nie przyjdę mama na obiad, nie, wychodzę z dziewczynami. Mhm. Więc obserwujmy, jak druga osoba reaguje na naszą odmowę. Bo jeżeli po naszej odmowie dalej będzie działać, czyli mamy trzeci punkt szantażu, robi presję. Nie, no ale słuchaj, no jak to nie przyjdziecie na obiad? No, no, no ja tyl, no gotowałam tych pierogów, no i co i, i no, no no, 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 naprawdę, wiesz, albo chłopak, serio, wychodzisz? Naprawdę? Musisz wyjść skargać, A ja to nie jestem ważny? Czyli on już robi na nas presję. Jeżeli my jeszcze w tym momencie mu nie ustąpimy, bo niektórzy z nas już zalewają się tą mgłą, no tak, mama narobiła tych pierogów, nie no dobra, miałam wprawdzie inne plany na tą niedzielę, ale mama, czyli ta wina, no od pierogów, no albo, jejku, mama się zdenerwuje, ten strach, prawda, z tej mgły, albo poczucie obowiązku, jestem córką, powinnam przyjść do mamy, lub analogicznie możemy te wszystkie przykłady do męża odnieść, tak, no to jeżeli się zgodzimy, to z, Oczywiście jesteśmy już w pułapce szantażysty. Natomiast jeżeli nadal będziemy odmawiać, to mamy czwarty punkt szantażu groźba. Czyli już wchodzi coś takiego, że mama mówi: Nie, naprawdę, po tym wszystkim, ile dla ciebie robię, tak ci pomagam z wnuczką, tak? Yy, nie wiem, tyle ci czasu poświęciłam, wy nie możecie raz w tygodniu przyjść do mnie na obiad. No, to je dobrze, nie przychodź. Twoja siostra przychodzi, prawda? I to, i po prostu już jest groźba. Dobrze, w ogóle nie przychodź, nie ma sprawy. Zapomnij o matce, tak? Czy mąż. Idź, i, i muszę się zastanowić nad tym, czy w ogóle nasz związek ma sens. Już jest ta groźba. I teraz, jeżeli my ulegniemy, chociaż raczej jeżeli jesteśmy asertywni, czyli dbamy o te granice, o czym zaraz też opowiem. To my już raczej nie dojdziemy do tego momentu gruz. No chyba, że on je od razu wystosuje. To jest jeszcze taki ciekawy element, że kiedy my już ulegamy, zalani tą mgłą, tym właśnie poczuciem strachu, obowiązku albo winy i zostajemy w tym domu, albo idziemy do tej mamy na obiad, to zwykle szantażysta emocjonalny. Stosuje takiego pewnego rodzaju, oni to robią zwykle nieświadomie, to też okay. zaraz o tym opowiem, taką trochę nagrodę, że no widzisz, no i fajnie, że zostałaś w domu, tak? Albo i do, a nie poszłaś z tymi koleżankami, byś siedziała tam w tych, z tymi, byście tam gadały bez sensu, a tutaj sobie film obejrzymy, albo mama, no jak fajnie, no i oprócz krów jeszcze ciasto kupiłam. I my mamy takie poczucie takiej nagrody, to po pierwsze, a po drugie, rodzi się w nas takie dziwne uczucie. To musimy damaskować, że ta mgła emocjonalna, która nas zelawa, to poczucie winy, strachu, obowiązku albo wszystko naraz, to jest taki dyskomfort, że lepiej w przyszłości od razu godzić się. Jak nas ten szantażysta o coś prosi, żeby tego uniknąć, czyli nam się mieszają te sfery, bo to nie jest o nas, to jest o nich. On nie widzi nas, on naciska. Dobrze, już taka długa odpowiedź, nie wiem czy nie za długa, ale... Nie, jest mhm. super, tylko y, od razu ja w głowie mam x pytań, ale to bardzo dobrze, bo po pierwsze mam wrażenie, że każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, a zazwyczaj więcej niż raz, doświadczył takiej sytuacji. Tak. I to bardzo często jest właśnie od osób najbliższych, tak. czyli tak jak dałaś tutaj przykład, mama, babcia i tak dalej. To co mnie zastanawia... Trochę zaczęłaś odpowiadać na to pytanie, opowiadając o tym czwartym, ostatnim kroku. Tak. Na ile osoby, które stosują szantaż emocjonalny, są świadome tego, mhm. że one to robią? Na ile to jest premedytacją, mhm. a na ile to jest e, nieświadome? Mhm. Ja tak nawet zastanawiałam się. E Myśląc o naszej rozmowie, jak można by było odróżnić manipulację od szantażu, mm -hmm. tylko dodam, że to jest takie duże uproszczenie, bo tak naprawdę szantaż emocjonalny jest manipulacją, manipulacja jest szantażem, tutaj moglibyśmy połączyć, ale żeby tak to obrazowo, dając nam do wyobraźni, to rozróżnić, to myślę sobie, że manipulacja to jest. Yy, Taka świadoma, to jest technika wywierania wpływu. Tak? Manipu osoba manipulująca na przykład myśli, O tutaj zrobię love bombing, tak Z zarzucę drugą osobę komplementami, jakieś coś wspaniała, wspaniała, a potem o co się poproszę. Albo to jest kłamstwo, czyli zatajanie prawdy, albo przekształcanie prawdy, mm -hmm. tak? E, po prostu kłam kłamanie. Albo to są jakieś. No różnego rodzaju, tak? E, to wiadomo, można być i w handlu, i tam i w reklamie, i w społeczeństwie, socjotechniki. Natomiast szantaż emocjonalny. Może, owszem, może być taki świadomy, czyli że na przykład ten nasz szantażysta z moich opowieści e, mąż powie, serio, idziesz z koleżankami i widząc, że ty się zalewasz, e, no dobra, to obrot właściwie, no tak, nie, koleżanki nie są wcale dla mnie najważniejsze, ty jesteś dla mnie najważniejszy, tak. Może teoretycznie pomyśleć sobie, no jest, udało mi się, została, ale zwykle szantażyści emocjonalni, o których teraz opowiadam, czyli te najbliższe osoby, one są przekonane, że one są dobre. Że one właśnie są ofiarami, bo jeszcze zaraz powiem o typach szantażystów. One nie robią tego tak świadomie, w sensie z taką premedytacją. Nie są takie, wiesz, takie, e, takie mm, a tutaj myślę, plan, jak ona odpowie. O, one nie wiedzą e, o, o tych krokach, które ja teraz opowiadałam. One są przekonane o, o, o tym, że są świetne i że to ty jesteś zła, bezduszna, egoistyczna. Tylko, że to, że to nie jest świadome, nie usprawiedliwia. Więc my musimy po prostu to wyłapywać, bo do szantażu emocjonalnego trzeba dwojga, tak jak do tańca, do tanga. znaczy do tańca to nie. E, więc dopóki będziemy grać w tę grę szantażystów, no to jakby razem w tym jesteśmy. Ale tak, tak sobie myślę, tak, tak upraszczając, że szantażysta emocjonalny zwykle jest przekonany, że on jest naprawdę skrzywdzony, bo, bo nie przyjdziesz na ten obiad, albo naprawdę oburzony, że ty wybierasz y, koleżanki, a nie towarzystwo, męża, przyjaciela, nie wiem y, i tak dalej. No tak sobie myślę, że nawet jak nie jest świadomy, to no, my jako ludzie jesteśmy trochę tak skonstruowani, że zapamiętujemy, jak coś działa. Nie? Tak. I taka osoba, która ten szantaż emocjonalny na nas stosuje, nawet jeżeli to jest nieświadome, to pewnie jeżeli to jest pierwszy raz, to pewnie to się powtórzy po raz kolejny, szczególnie jeżeli efekt końcowy był taki, jak, tak. jak oni chcieli. Że sukces udało się. Mm. Mhm. Powiedziałaś o tych typach. Tak. Tak, bo to też myślę fajnie opowiedzieć o tych typach, żeby mieć takie świadomość, że szantaż emocjonalny ma taki naprawdę duży spektrum. Bo są to tacy szantażyści, których taka psychoterapeutka Susan Forward nazywa prokuratorami. Prokuratorzy, oni po prostu jawnie, jasno mówią, czego oni chcą, czyli te żądania u nich są jasne. Na przykład nie, yy, uważam, że nie powinnaś iść na to spotkanie z koleżankami. Oni po prostu jawnie, bez żadnej wątpliwości wiemy, czego chcą, ale są też tacy prokuratorzy, którzy w milczeniu. To jest po prostu Znamy okay. to wszystko. I fok pamiętajcie, moi drodzy i ty, Aniu, że karanie ciszą, te takie milczenie, także odczyta wiadomość, nie odpisze. To jest przemoc emocjonalna. Bo to jest tak trudne dla nas, którzy tego doświadczają, do zniesienia. Jeżeli właśnie mamy tą skłonność do zalewania się mgłą, to obrażanie się, aha nie, aha, nie przyjdziesz, nie przyjdziesz, nie przychodzisz. I potem nie odbiera, nie odpisuje. Te trzaskanie drzwi, czyli to też są prokuratorzy, ale milczący. tak? Drugi typ szantażysty, to są tacy szantażyści, których ta Susan Forward nazywa Biczownikami. Oni po prostu stosują takie em, em, bardzo takie emocjonalnie em, narzędzia w stylu, em, takie, nie wiem, spazm, cierpienie, katastrofa na zasadzie. Ja po Czyli prostu ofiara. Tak, tak, ofiara. I oni właśnie patrzą tylko że właśnie ci biczownicy są bardzo, bo potem jeszcze jest cierpiętnik, okay. więc cier... bardziej do cierpiętnika będzie ofiara, chociaż to się właśnie przyplata, ale biczownik to jest taki, że co ja zrobię, co ja mam zrobić wieczorem, jeżeli własna żona wybiera towarzystwo przyjaciółek, po co mam w ogóle być, wiesz, takie, albo y, na przykład y, ta, ta mama już, wybaczcie, y, y, że to ma mama, ta ale ta. niech będzie ta mama i mąż, y, żeby już y, zostawić tą jedną postać, no to ona będzie naprawdę, nikt o mnie nie pamięta, umrę tutaj sama i po prostu y, znajdziesz mnie kiedyś nie żywą. Wiesz, albo dobrze, narobiłam 100 tych pierogów i zamrożę I to są tacy, oni po prostu sięgają po te takie naprawdę, jakby stała się katastrofa, a dla nas, jeżeli jesteśmy na to podatni, a zwykle niestety oczywiście zaczyna się to w dzieciństwie, tak? takie różne te sztuczki, e, czyli te granie poczuciem winy, w ogóle wzbudzanie winy, to jest najgorsze, mm. tak? czyli że dziecko na przykład powie, nie, nie chcę dać całusa cioci, a ty mówisz, ale cioci, o, tak, naprawdę. że zrób. I, i dziecko musi się u, uczy się, że ono nie może zaufać swoim spostrzeżeniom, że nie chce dać cioci całusa, albo właśnie chce wyjść na spotkanie z przyjaciółkami, bo ma potrzebę porozmawiania z babskim w gronie, ale ta druga osoba mówi, nie zostawisz samego. każdy nie całkowicie zostawisz samego i ty mnie zostawisz. I to jest ten taki biczownik, <słuch> ale super skojarzyłaś to z cierpiennikiem, bo tak naprawdę cierpiennik, czyli ta ofiara, no to ona już. Właśnie jedzie tym takim, ja, ja dla ciebie zawsze odmawiam. Jak, jak, jak dla mnie. Jak mnie koledzy zaproszą na spotkanie, ja zawsze odmawiam, jeżeli tylko ty mi powiesz. Ja po prostu wszystko dla ciebie poświęciłam. I ci cierpiętnicy, to oni naprawdę, jak stają przed lustrem, to oni widzą ofiarę. I to jest po prostu niesamowite, co się dzieje, że oni nas zmuszają do tego, żebyśmy zrobili coś wbrew sobie, bo my mamy prawo, tak, odmówić te, tej mamie tego obiadu. No mamy, nie musimy co tydzień jeździć do mamy. Po prostu mamy pra prawo do swojego życia i to nie znaczy, że jesteśmy złymi dziećmi. Albo możemy być w super związku, kochać tego naszego męża. Już zostańmy, prawda? Przy tym biednym, ale możemy sobie odwrócić. Ale mamy prawo spotkać się z przyjaciółkami, to jesteś często granie dziećmi jaka z matką. Wiesz, to ty zamiast poświęcić czas dzieciom, dziecku, to ty wychodzisz. Ojej, no straszne, aż tak się teraz wczułam w ten moment. Ale jeszcze, żeby już też, też oddać Ci głos, to powiem, że czwarty typ to są tak zwani jak oni się nazywają, zapomniałam ale to są takie osoby, które i to już mi się wydaje to już jest bardziej z taką manipulacją bardzo pomocną. To są takie osoby, które, właśnie na przykład, e, mówią: O, powiedzmy, zostaniemy przy tych rodzicach mówią na przykład: No, e, słuchaj, gratulujemy, że zdałaś e, ten prawo jazdy i kupiliśmy Ci status samochodu. W nagrodę, ale bardzo cię prosimy. Zerwała, zerwa, zerwisz z Piotrkiem. Tak. bo rodzice już wcześniej na różne sposoby nie podoba im się po prostu Piotrek, nowy chłopak córki, więc oni po prostu kuszą, obdarowują prezentami tak? komplementami, bo to mogą być też te komplementy no. i mówią, ale proszę my tyle dla ciebie zrobiliśmy, ale zerwisz z Piotrkiem nie, więc to, i to też może się dzieć nieświadomie, im się miesza tak? że im się wydaje, że jak oni na przykład kupili nam samochód, czy możemy weźmiemy, dobrze, weźmiemy zaopiekujemy się w weekend w ale proszę cię, czy ty będziesz mogła potem, mm, e, na przykład, przez dwa miesiące opiekować się naszym kotem, kiedy z wyjedziemy w góry? I Trochę to jest coś takie. za coś. Tak, coś za coś dokładnie. O, już wiem, kusiciel. To się nazywa kusiciel. No, ma to sens, rzeczywiście. Zastanawiam się, czy to jest, znaczy, myślę, że na pewno tak jest, ale jak tak opowiadasz te, te przykłady z życia. Czy to jest tak, że są osoby, które są dużo bardziej predysponowane i podatne na działanie takiego człowieka, czy to mamy męża, chłopaka, który stosuje ten szantaż emocjonalny. Bo trochę, tak jak już też powiedziałaś, i do tego dojdziemy, osoba, która będzie asertywna, tak. nie da sobie tak do końca wejść na głowę, że tak powiem potocznie. Więc zastanawiam się, czy czy jaka to jest geneza takiego człowieka, nawet właśnie wracając do dzieciństwa? Co taka osoba doświadczyła? Mhm. Czego doświadczyła? Że, jest, że będzie bardziej podatna na taki szantaż emocjonalny? Tak, e, oczywiście. E, odpowiadając na Twoje pytanie, e, można to rozpoznać. Zaraz powiem, skąd to się bierze i też powiem, że można z tego wyjść. I wręcz mam takie konkretne wskazówki. Super. E, więc tak jak już wcześniej powiedziałam, to się zaczyna zwykle w dzieciństwie. To jest po prostu sytuacja, w której rodzic yy, przekracza nasze granice. I tutaj też mogę powiedzieć, to się może dziać nieświadomie, bo on nie robi tego z premedytacją, bo tak naprawdę wiadomo, żaden rodzic nie chce skrzywdzić dziecka, ale to też nie znaczy, że to rodzica usprawiedliwia. Prawdopodobnie ten nasz rodzic też doświadczył od swojego rodzica i to się ciągnie od pokoleń. Ale nie usprawiedliwiajmy tych naszych rodziców, po prostu w pewnym momencie powiedzmy stop. To jest sytuacja, w której dziecko uczy się, a potem wchodzi w dorosłość z takim przekazem, chociaż domyślam się, że mogą się zdarzyć sytuacje, sytuacje, w której ktoś miał zdrowe, bezpieczne dzieciństwo, rodzice nie przekraczali granic, ale nagle wszedł w związek mhm. z osobą, która to robiła, przekraczała, stosowała ten szantaż emocjonalny na różne sposoby, czyli właśnie budziła tę mgłę emocjonalną, czyli poczucie obowiązku, winy i strachu. To jest ta sytuacja, w której tu chodzi wszystko o granice. I to jest bardzo fajnie rozpoznać, bo jeżeli my, jeżeli druga osoba mówi nam o swoim oczekiwaniu, właśnie nam proponuje coś. Słuchaj, czy mogłabyś spotkać się ze mną, tak? Czy mogłabyś może pożyczyć mi pięć stów? Czy mogłabyś... No dobra, zostawmy przy tych dwóch przykładach. To osoba która ma jasne granice, czyli nie boi się odmówić, a zaraz też podpowiem, pod jak się możemy tego nauczyć. Ona powie: "Słuchaj, rozumiem, że jesteś w potrzebie, ale nie mogę ci pożyczyć tych 500 stów. I ona to mówiąc, być może czuje lekki dyskomfort, yes. bo, bo być może wie, że ta osoba jest w potrzebie, ale jednocześnie wie, że nie może sobie na to pozwolić po prostu z różnych powodów, to już nawet nieważne. Może nie chce, może nie ma, może już wie, że ta osoba jej kiedyś nie oddała, może ma złe doświadczenie, bo ktoś jej nie oddał. Nie musimy wnikać, wystarczy nie. I teraz zwykle ten szantażysta emocjonalny i tak jak powiedziałam, to nie jest, ta osoba może być nieświadoma, bo to jest w ogóle też taka ciekawostka, że tak jak ja wymieniłam te pięć punktów, tak, jak przebiega sz szantaż, to jest symptomy szantażu, czyli żądanie, presja, groźba, la, 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 to, to tak czasami jak się rozmawia z takimi osobami, albo na przykład z osobami z zaburzeniem narcystycznym, czy z rysem narcystycznym, to ma się wrażenie, że, wrażenie, że one tak jakby skończyły jakieś szkolenie, prawda? <grym <grym że one po prostu wiedzą, jak to operować, właśnie wywoływać winę, ten lovebombik. A to jest niesamowite, bo to są takie zakamarki naszej, naszego umysłu. Nikt ich nie uczy, one tak działają. Ale da się... Wy wyłapać te ich wspólne techniki. Znaczy, są podobno tam techniki pod y że niektórzy mężczyźni chodzą. Wiesz, ja tak słyszałam, że są różne, ale to już brzmi przerażająco, ale to już jest taka typowa manipulacja. Ale większość ludzi, tych szantażystów, one tak po prostu spod świadomości tak działają. I w momencie, jeżeli spotkają się z osobą, która powie, nie, słuchaj, y nie mogę ci pożyczyć tych pięciu stóp. Czyli oni widzą, że ona po prostu stawia granicę, a nie, kurde, wiesz co... Boże, powiem ci, że no nie wiem, wiesz co, 500, nie za bardzo, ale nie wiem, no 200 mogę, albo wiesz co, nie za bardzo mam, ale wiesz co, dobra, poczekaj, zadzwonię do męża. Wiesz, to to już on, on już czuje, że ona się zalewa tą gołę i on będzie dalej ciągnął. Czasem. Więc i teraz m, nie wiem, czy już chciałabyś, żebym tak, przeszła bardzo. do tego, jak możemy sobie z tym radzić, bo nie wiem, czy jeszcze odpowiedziałam ci na pytanie. Y tylko to, czy, tam, czy to z czegoś wynika, że niektóre osoby będą bardziej podatne, ale to już odpowiedziałeś, że tak, to gdzieś tam jest, wracania, wraca do dzieciństwa i tego, że te granice w dzieciństwie były naruszane. też były naruszane. Tak, bo... Myślę, że to takie było w ogóle popularne, przynajmniej ten, ten mój tak. rocznik. i to... to nieświadome, ale nie usprawiedliwia, tak jak powiedziałeś. Tak, dokładnie, że myślę, że już nasze dzieci, one już są asertywne, w sensie one wiedzą, one potrafią odmawiać, Swoje tak, ocenie. bardzo, to zdecydowanie. Ja ostatnio powiedziałam do syna taką anegdotkę, on tak podniósł długopis, ja, znaczy rzucił długopis, no bo długo, i ja mówię sobie, no podnieś ten długopis, a on mówi, że nie, nie podniesie. I ja tam mówię, no, proszę cię, podnieś ten długopis, i w końcu powiedziałam, no słuchaj, umawialiśmy się, że podniesiesz, a on mówi, ja się nic nie umówię. I rzeczywiście nie się. ale w końcu ja konsekwencję podnieść ten długopis I właśnie, o, i to jest ciekawe, że ja mówiłam cały czas jak z pyta płyta, proszę cię, synku, podnieś ten długopis A nie mówiłam, jak nie podniesiesz tego mm. długopisu, to po prostu nie będziesz oglądał bajek, bo to już byłaby właśnie strach. Tak. Albo. przegromnie jest, wiesz? Naprawdę jest mi przegróżnik, że nie podnieść tego długopisu, bo po prostu mam jest smutno. I uważajmy na te teksty. mam się jest smutno. I albo poczucie winy, to ja teraz z tobą po prostu tyle się z tobą bawię. Kupiłam ci nowe buciki, i ty nie chcesz podnieść tego do opisu. Mówię też o tym, dlatego, że my rozmawiamy teraz o tym, jak wyłapać szantażystę, a my zwróćmy uwagę, czy my, bo czy się my też zdarza, czasami. Oczywiście. oczywiście, że zobaczymy, jak się zachowujemy, kiedy ktoś nam właśnie czegoś odmawia. Na mówimy właśnie do, nie wiem, partnera, że słuchaj, może pójdziemy dzisiaj na dyskotekę, tak? A on mówi, nie, wiesz co, tak serio, tak szczerze to no nie mam ochoty, dzisiaj chciałbym zasiąść w domu. I czy my w tym momencie to szanujemy? Czy mówimy, no proszę cię, idź. Ja tutaj taką, zrobię małą reklamę, ale ja tutaj napisałam książkę, tak? Związek na zakręcie, rozstać się, czy być razem. I ja tam opisuję dużo scenek właśnie o tym, nawet na tym przykładzie, w której jedna z osób w związku Chce na przykład wyjść na imprezę, a druga mówi, że nie chce. I ja tam tworzę różne scenariusze, jak właśnie za pomocą szantażu emocjonalnego można zareagować. I my, słuchajcie, zastanówmy się nad tym, tak? Bo w nas też są szantażyści. 100%. Myślę, że każdemu się kiedyś zdarzyło, tylko fajnie, po prostu jak najszybciej. Wyłapać, wyłapać, że się to robi. Dokładnie. I po prostu to zmienić. Bo, tak. bo faktycznie to jest bardzo często e, e, nieświadome. To jak możemy w takim razie, bo oczywiście, że tutaj by się wiele osób e, odezwało i pewnie po części miałoby rację, że od takiego partnera e, trzeba odejść albo że trzeba zerwać kontakty. Nie zawsze chcemy sięgać po tak drastyczne środki, mhm. prawda? Ale jak możemy w takim bądź razie, bo ta asertywność to jest, Taak. mam wrażenie, coś, co jest ogromnym problemem w naszym Taak. społeczeństwie. Może nie u, u, u naszych dzieci, ale gdzieś tam, to, to jeszcze Taak. bardzo, bardzo w nas siedzi. To jak my możemy sobie poradzić z taką osobą, która stosuje szantaż emocjonalny. Mm -hmm. Tak, więc przede wszystkim em, właśnie zobaczmy, czy to, aby na pewno jest szantaż. Czyli w momencie kiedy e, odmawiamy. Jak ta osoba się zachowuje? Ja tutaj też mogę przytoczyć anegdotę ze swojego życia. Właśnie znowu sięgnę po temat mamy, że pamiętam, że kiedyś mama właśnie zapraszała na obiady. I ja czasami wiedziałam, że to jakoś tam burzy weekend, no ale po prostu wiedziałam, że mama zaprasza, tak, bo będzie jej przykro. I w pewnym momencie ktoś mi podsunął, nawet chyba psychoterapeuta, że a czy pani odmówiła? Ja mówię, no ale nie, nie mogę odmówić mami będzie przykro hmm. i w ogóle, i w ogóle, ale to może niech pani najpierw spróbuje odmówić. I ja w pewnym momencie powiedziałam, mamo, słuchaj, no spotkania tam co tydzień, czy nawet co dwa tygodnie są dla mnie po prostu zbyt y, częste, nie możemy przyjść. To było mi tak trudno to powiedzieć. Naprawdę, bo ja po prostu czułam się właśnie złą córką, mimo, że moja mama jest taka bardzo łagodna, ona nigdy, nie, na pewno nie była prokuratorem nigdy. Bardziej myślałam, że może cierpiętnikiem, tak? I okazało się, Zaczęła się magia, bo kiedy ja jej powiedziałam, że mamy, słuchaj, nie możemy i obiady tam co tydzień czy co dwa są dla mnie za częste, to ona to szanowała. Więc to jest często nasz problem, że nam się wydaje, że komuś będzie przykro, albo ktoś się wkurzy, albo właśnie nas zaleje poczucie winy, bo, bo ktoś będzie rozczarowany. A tak na... i my często godzimy się na coś wbrew naszej woli. Na przykład, powiedzmy, ten partner nie chce iść na tą dyskotekę z żoną, ale myśli, dobra, jestem zmęczona, ale pójdę. I To jest niebezpieczeństwo, bo potem rodzi się tak zwana uraza. Poczucie urazy to jest takie uczucie, w której my mamy złość do kogoś, że kurde, po co ja poszedłem na tę imprezę? Albo po co ja poszedłem na, poszłam na ten obiad do mamy? Ale tak naprawdę my mamy żal do tej osoby, a to jest tak naprawdę żal do nas, do nas. bo my nie odmówiliśmy. I naprawdę ja polecam, nam wszystkim spróbować, bo yy, odmówić. I teraz, właśnie, yy, oczywiście, może tak być, że my odmówimy, a ta druga osoba wejdzie z, tam, z presją, <laughs> żądaniem, groźbą i tak dalej. To, I teraz już się dzielę yy, jak najbardziej wskazówkami. Yy, więc pierwsza taka wskazówka to powiedzmy sobie: mogę to znieść, kiedy odmówię. Czyli kiedy będzie to żądanie, bo wyobraźmy sobie, że to jest już szantażysta, chociaż nawet tak nie jest szantażysta, że mogę to znieść, odmówię mu, ja to wytrzymam. Bo nam się często wydaje, że my po prostu nie zniesiemy tego na przykład smutku drugiej osoby, albo złości, albo rozczarowania. I mówimy sobie, nie, 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 nie po prostu jak on się na mnie obrazi, to ja tego nie wytrzymam, tak? Nie, albo sprawię jej przykrość, albo wyjdzie na to, że jestem egoistką, bo nie chcę pożyczyć pięciu stów. I nam się wydaje, że my tego nie wytrzymamy i my mamy takie poczucie napięcia, że my po prostu dla świętego spokoju. Więc pierwsza rada, mówmy sobie, mogę to znieść. A to jest naprawdę ważne, jak mówimy sobie, bo ten nasz wewnętrzny to głos się... mega dużą rolę odgrywa, czyli odmów, odmawiasz, pierwszy raz być może w życiu, bo dotychczas cały czas tej mamie, czy temu mężowi, czy tej przyjaciółce yy, 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 godziłaś się i powiedz sobie, mogę to znieść też. Możliwe, że ona to uszanuje, ale możliwe, że dalej będzie ciągnąć i są ta, jest taka metoda, ta wspomniana kiedyś przez mnie też Susan Forward, mówi o takiej metodzie SOS. I ona mówi tak, S jak stań. Ale tutaj nie chodzi o to, że siedzę i teraz stań, tylko, że zatrzymaj się. Zatrzymaj się i stań. Bo szantażyści wywierają na nas presję. Oni chcą zwykle wiedzieć od razu. Czyli na przykład, no dobra, ale to pożyczysz mi te 500 a ty mówisz, no, wiesz co? No nie. Znaczy, no, ale y, mówisz na przykład, no nie, albo chciałabym to przemyśleć, okay. tak? A oni mówią, ale kiedy? Ale to kiedy mi też odpowiedź? Yy, bo tutaj jeszcze nie dodałam, że do tej metody mogę to wytrzymać. Jak będzie nam zbyt trudno powiedzieć nie, bo to wyobrażam sobie, że to może być mega trudne, to, to wykorzystajmy taką formułę: muszę się zastanowić daj mi czas, żeby to przemyśleć. Potrzebuję, potrzebuję chwili. I zwykle, jeżeli to mamy do czynienia z szanterzystą, to on tego nie uszanuje, on będzie dalej presję. Ale ile? Ile potrzebujesz? No ale, ale będziecie na tym obiedzieć, czy nie? No ale to pożyczysz mi, bo ja muszę wiedzieć, czy pożyczysz mi te pięć stów? I my wtedy właśnie mogę to wytrzymać. Tak jak powiedziałam, potrzebuję czasu. Muszę to przemyśleć. Wrócę do domu, sobie zastanowić się nad tym, czy mogę się z tobą jutro spotkać, prawda? E, czy mogę ci pożyczyć tą kasę? Czy mogę, nie wiem, zająć się twoim dzieckiem? Czyli nauczmy się tych form. Muszę to przemyśleć. Daj mi czas. No ale ile będziesz potrzebować czasu? Tyle, ile będę potrzebować, tak? Inną metodą, którą warto wykorzystać, i to jest właśnie cały czas ty stań, to druga, e, czyli S jak stań, O jak obserwuj. obserwuj czyli tak, obserwuj, tak jakby z lodu ptaka. Co tutaj się dzieje? Czy to na pewno jest właśnie szantażysta? Czy on usłyszawszy Twoje nie, yy, to uszanował? Bo być może my myśleliśmy, prawda, że to jest szantażysta, a on już powiedział: okej, okay, dobra. Ale też jeżeli zobaczymy, że on nadal naciska, właśnie robi tę operację. No wiesz, no ja myślałam, że na przyjaciół można liczyć. Ja myślałam, że wiesz, ja gdybym nie miała kasy i gdybyś to mnie poprosiła, to ja bym cię pożyczyła. Albo, no wiesz, ja gdybym poprosiła cię, żebyś na kotaka, a ty byś. wiesz, No to my już w tym momencie, tak jakby robimy takie, powtarzajmy sobie, mogę to wytrzymać, mogę to wytrzymać, ale też tak jakby obserwujmy, co to ptaka, co tu się dzieje. I jak dojdzie do nas, że mamy do czynienia z szantażystą emocjonalnym, to niezależnie od tego, czy on to robi świadomie czy nie, nie ma to znaczenia. On przekracza nasze granice, dla niego nie liczy się twoja y, chęć. Po prostu on nie uszanował Twojej potrzeby, to dlaczego ty masz dostosowywać się do niego? Bo to jest tak, że my często nie chcąc skrzywdzić, zasmucić, rozczarować drugiej osoby, tak naprawdę opuszczamy siebie. Opuszczamy siebie. I możemy sobie zadać pytanie: tak, co w takiej sytuacji byśmy powiedzieli? Dla na przykład naszego, nie wiem, dziecka czy przyjaciółki, takiej prawdziwej, tak? że na przykład jakby ktoś, tak, wyjdźmy z siebie z taka, że co tu się dzieje? Czy córkę też będziesz mówić? Pamiętaj, córeczko, zawsze rób wszystko, czego oczekują od siebie inni. Nie myśl o sobie. Nie chcesz gdzieś wyjść, wyjdź, bo cioci ci będzie przykro, prawda? Nie masz pieniędzy, pożycz. I to jest właśnie, tak, to, to, to obserwowanie. I wreszcie trzecie S, czyli było S jak stań, czyli zatrzymaj się, tak? Zatrzymaj się i powiedz, że potrzebujesz czasu. Ehm, o jak obserwuj, czy na pewno masz do czynienia z szantażystą i w ogóle co się z tobą dzieje? Co tu się dzieje, prawda? Ale też ostatnie S, czyli strategię zaplanuj. Strategię zaplanuj, czyli wymyśl sobie takie różne frazy, które mogłabyś powiedzieć. E, bo, bo my w tej sytuacji z szantażystą nam się odpala po prostu tak zwany gadzimusk, że my czujemy, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia i my tak albo walcz, e, albo uciekaj, albo zamroź się. Dobrze, dobrze, ci, dobrze, przyjdę. Więc dobrze jest przygotować sobie kilka takich e, wręcz fraz, które powiemy. I na przykład, kiedy ta osoba zacznie, czy to wyskoczy w prokuratorem, prawda, uważam, że jak się jest w związku, to powinniśmy po prostu razem spędzać czas, a nie Weźmy. tak. Albo, oh, ja tyle dla Ciebie y, zrobiłam, a ty nie możesz wrzeć na ten obiad, albo zostawiasz mnie, a co ja zrobię, ja... To my przyk na przykład, podam przykłady tak, tych fraz. Ym, rozumiem, że jest ci przykro, ale taka jest moja decyzja. Ym, tak postanowiłam. Ktoś na przykład mówi, ja, ja po prostu nie wiem, czy ja, ja nie wiem naprawdę, czy ja y, nie powinienem zakończyć tego związku. Czy to już ta groźba wchodzi, prawda? no to na przykład hmm, cóż skoro tak uważasz a, znaczy, to już może być by, by straszne dla nas to powiedzieć ale rozumiem, możemy się dodać rozumiem, że jesteś zdenerwowany hmm, może wróćmy do tego tematu jutro, mhm. albo możemy też tak gro, twoje groźby już na mnie nie działają yy, nie chcę rozmawiać w ten sposób i albo ta mama przez telefon tak no ja naprawdę, ja ta, w takich trudach Cię rodziłam. To no, się pojawia <laughs> bardzo Ale ciężko. to jest w, tak w nocy wstawałam. I słuchajcie, i drodzy słuchacze, pomyślmy sobie, jeżeli dostajemy taki komunikat od mamy, że w takich trudach Cię rodziłam, albo tyle w nocy wstawałam, Ty byłeś takim trudnym dzieckiem, to pomyślmy sobie, co tu się dzieje. Czy to była nasza decyzja, żeby powołać się na ten świat? Przecież my nie mieliśmy tutaj Kompletnie żadnego udziału. Przecież to mama nas powołała na świat z tatą. I wypominanie dziecku, jakkolwiek byśmy nie byli, nie wiem, niegrzeczni, niesformi nie i, i tamten poród nasz czy te karmienie piersią, czy traumatyczne, to, to nie jest nasza wina. Więc to jest mega niefair mówienie nam o tym. I niezależnie od tego, czy ta mama, czy ten tato robi to świadomie, czy nie, to nie usprawiedliwia, bo y, możemy sobie taki gruby przykład wziąć teraz na stół. Bicie, tak? Wiadomo, że każdy, który bije te pokolenia wstecz, no to niestety to była metoda wychowawcza popularna. No to oczywiście, że oni uważali, ci rodzice, którzy bili, że no ja chcę Cię wychować na człowieka, tak? I co? I, I możemy w związku z tym pomyśleć, no tak, rzeczywiście, no to dobrze. No nie, wiemy dzisiaj w tych czasach, że to jest absolutnie złe. I ja jestem przekonana, że to nasze pokolenie, naszych dzieci, jak sobie będzie w takim podcaście rozmawiać za 20 lat, tak, <laughs> moje to jeszcze wcześniej, znaczy, bo już są starsze, to one będą mówić o szantażu emocjonalnym tak, jak my teraz mówimy o, o tym piciu klapsa. Może oby. No właśnie, nie. Ja myślę, że to tak będzie. W S, jak strategię zaplanuj, czyli wymyślmy sobie te różne frazy, które mamy powiedzieć, jeszcze jest taka fajna metoda, w której możemy sobie wrzucić coś takiego. A gdzie jest napisane, albo a, a kto powiedział? Czyli jak na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że pisała do mnie moja obserwatorka, czy czytelniczka, mówiąc, że słuchaj, Natalia, jestem pół roku miesięcy, od sześciu miesięcy w związku i mój chłopak strasznie chciałby ze mną zamieszkać. A ja nie czuję się w ogóle na to gotowa. I on, a on mówi, że wszyscy mieszkają już po takim czasie, że to znaczy, że mi na mnie nie zależy. Taka po prostu książkowa e, szantaż. Śmiej, chłopak. E, i, I tak, i teraz tak. Nie dość, że ona, ona jawnie wyraziła, że ona nie jest jeszcze gotowa. To on już, jak w, widzimy, sięga po wszystko. Wszyscy tak robią, tak? E, e, to znaczy, że ci na mnie nie zależy, jaki masz problem i już grozi, że musi się zastanowić. I ja jej powiedziałam: Słuchaj, nawet gdyby wszyscy mieszkali po sześciu miesiącach razem, a nawet gdyby mieszkali po miesiącu razem, to w ogóle nic nie znaczy, bo ty możesz nie chcieć. Już abstrahując od tego, że tak naprawdę raczej tak szybko ludzie nie zamieszkują, ale to ale nie ma znaczenia. A, dokładnie, abstrahując. Ale tak mi się to przypomniało, bo jednak fajnie jest tak powiedziane, że jak na przykład ta mama powie: O, no, y, dzieci, które kochają i szanują rodziców, nie mają problemu z tym, żeby co tydzień przyjeżdżać do nich na obiady, czy tam codziennie dzwonić do nich, to my możemy powiedzieć na przykład: Mamo, tak trochę nawet takim żartem, bo żart też często może rozwalać. Mamo, a gdzie jest napisane? Że dorosłe dzieci mają co tydzień przychodzić na obiady, albo y, drugi mężu, który wywierasz na mnie presję, żebym nie szła z przyjaciółkami, a kto powiedział, że jak się jest w związku, nie można chodzić na y, spotkania z przyjaciółkami. Czyli możemy czasami próbować tak wesoło, albo sięgając właśnie po takie, a kto powiedział, a gdzie jest napisane? Y, i, to bo, I to może nam pomóc. To jest, myślę, to fajnie, że to są takie bardzo praktyczne wskazówki, bo ja sama po sobie wiem, że jak pierwszy raz się odmawia, to jest to bardzo duży dyskomfort. Później nie, nigdy nie jest to też takie zupełnie łatwe, aczkolwiek człowiek się uczy i gdzieś szanując siebie i szanując swoją przestrzeń, myślę, że to trochę przychodzi łatwiej. My też mamy taką tendencję do tego, szczególnie jak zaczynamy, że chcemy być asertywni, do usprawiedliwiania swojej decyzji, prawda? Super, że to powiedziałaś. To jest właśnie coś, co wiedziałam, że muszę powiedzieć i właśnie cały czas zapominałam. Świetnie, że to powiedziałaś. Właśnie, my nie musimy się usprawiedliwiać, słuchajcie. To jest tak, że jak ktoś nam mówi, słuchaj, czy mogę pożyczyć pięć stów, my możemy powiedzieć, no... Nie. Możemy powiedzieć, przykro mi tą taką formułę, ale chociaż nawet jak nam nie jest przykro, znaczy może, nie no dobra, już to weźmy formułę. Um, cię, czy mogłabyś jednak nie wychodzić z tymi przyjaciółkami, nie chcę z nimi wyjść. Nie musimy mówić, bo dawno się z nimi nie widziałam, bo nie mam pieniędzy, bo mamy plany weekend, bo my wtedy wchodzimy od razu już w taką rolę taką przepraszającą, tłumaczącą się, my nie musimy się usprawiedliwiać. Możemy, ale nie musimy, słuchajcie. I to jest tak, bo asertywność, rzeczywiście ona ma troszeczkę złą taką renomę. Ale teraz zwróćmy uwagę, kto się wypowiada o asertywności w taki prześmiewczy sposób? Bo jeżeli słyszymy y, 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 od kogoś z ust takie, no tak, taka asertywność się ostatnio zrobiłaś, na przykład od kiedy poszłaś na tą terapię, albo jak na te warsztaty chodzisz, albo w tym podcaście, Ania, to jak rozmawiasz z tymi rozmówcami i uczysz się tych rzeczy, przepraszam za takie żarty, ale wiesz, taka się ostatnio asertywna zrobiłaś, że już w ogóle nie masz czasu mm. dla mnie, tylko ta praca, mąż i dzieci, i, dzie i dziecko, tak? No to, to my już tak zobaczmy, oho, to jest właśnie z tego SOS, obserwujesz, oho, co my tu mamy? Mamy kpienie, a asertywność, definicja asertywności to jest taka, że ja szanuję Ciebie, bo to nie jest postawa, bo mamy postawę uległą, asertywną i agresywną. I uległa osoba, czyli ta podatna na szantaż emocjonalna, to ona rezygnuje z siebie. Nie ma mnie, nie ma moich potrzeb. Moje potrzeby nie są. Ważne. To co, że miałem plany? Nie, ważne jest, żeby zadowolić. To jest taki people pleading, people pleading, prawda? Że nieważne, ważne, że ja po prostu nagnę się, ja po prostu zrezygnuję z siebie, ja zrobię wszystko, co ta druga osoba chce, ta mama, ten chłopak, ta przyjaciółka i tak dalej. Jest druga o, o, strona, agresywna. To szanteryści są agresywni. Również ci ukryci, ci cierpiętnicy, bo ten cierpiętnik patrzy w lustro, widzi ofiarę, a on jest agresorem, bo on dokonuje inwazji. Bo ja lubię myśleć o asertywności jako o granicach, tak jak państwo ma swoje granice. I my po prostu... Jak wchodzimy do jakiegoś państwa, czy na przykład wchodzimy do mieszkania, no to szanujemy, że to są zasady pewne, prawda? że na przykład powiedzmy no do was zdejmowanie butów, to akurat kulturowe może być. Ale na przykład jak przychodzimy, to nie mówimy, a słuchaj, ale wiesz co, ja to bym w ogóle inaczej, no, nie wiem, wy, 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 zrobiła wystrój. Nie wiem, takie kubki kupiać, to nie jest nasza sprawa. Ta osoba po prostu tak sobie wy, zrobiła wystrój, więc agresywna będzie przekraczać nasze granice. Natomiast asertywna osoba ma jasno wytyczone granice, czyli ona, dlatego w tym było SOS, czyli S jak stań, zatrzymaj się, bo my musimy zrobić taki stop klatkę, czego ja chcę. Tak? Jak ktoś mi mówi, słuchaj, a mogłabyś dzisiaj wieczorem ze mną wyjść, spotkać się na, na kawkę, na przykład dzwoni przyjaciółko, słuchaj, proszę cię, możemy porozmawiać, a my jesteśmy zmęczone, no to zastanówmy się, czy ja mam siłę teraz godzinę, bo wiemy, że ta moja przyjaciółka to będzie godzina z nami gadać, prawda? rozmawiać, jeżeli nie mamy, to odmówmy. Oczywiście tutaj chciałabym dać taką gwiazdkę. No chyba, że jest jakaś sytuacja, tak? No Chłopak Jasne. z nią zerwał, złamane serce. My już nie musimy być tacy od A do Z tacy. Czasami są sytuacje, że ta mama dzwoni do nas z tymi pierogami i my wiemy, że ona po prostu już te pierogi narobiła. Albo widzimy, że ten nasz mąż mówi proszę cię, czy mogłabyś nie wyjść z przyjaciółkami, bo... I my możemy powiedzieć, ale sobie, czy coś się stało? Powiedz, że tak bardzo potrzebujesz mojego towarzystwa. A on mówi, no bo, bo w sumie widzę, że jesteś jakiś taki smutny, tak, a on mówi, no bo kurde, no, nie dostałem tego awansu, okay. że tutaj też, ja też tak chciałam też powiedzieć, że to ważne, że my czasami też nie traćmy, tak, kontaktu, że my już tacy będziemy właśnie, tacy już po prostu, czasami no jakby, no tego drugiego człowieka, bo może on e, naprawdę nas potrzebuje, że to nawet nie jest, to nie jest szantaż emocjonalny, tylko to jest tak, że to ja właśnie też w tej mojej książce piszę o takich rolach progresywnych i regresywnych związków. Że my czasami w związku wchodzimy w rolę dzieci. Że na przykład jesteśmy takie, że zaopiekuj się mną, odczytaj moje marzenia, czego ja potrzebuję, dlaczego nie domyślisz się, że ja chciałabym dostać kwiaty, tak? I jak to się zdarza czasami, to jest spoko. Bo my czasami się regresujemy, że chcemy być to, zaopiekowani, dostrzeni, i że no, czego idziesz na to spotkanie z przyjaciółkami, no niech chcę iść i tupię nogami, tak? Ale jeżeli to jest normą, tak, że ta mama, bo to jest tak naprawdę, szantaży emocjonalni, zresztą tak jak i osoby narcystyczne, to są takie zamknięte, to są tak naprawdę dzieci w środku. Oni tupią nogami, że ma być po, po, po ich. Hmm. Oni nie widzą po prostu drugiego człowieka. Więc jeżeli w naszych relacjach bliskich, bo zwykle wiadomo, my, zawsze tak można sobie troszeczkę uproszczając, że też emocjonalne to są bliskie relacje bo tam jak nas ktoś tam złapie na ulicy, no to potrafimy iść dalej, tak? Chociaż bywają i tacy ludzie, no, którzy... Ktoś... No, <laughs> tak, ale my sobie po prostu obserwujmy. Jeżeli tam się zdarzy czasem naszej bliskiej osobie już tam trochę tego szantażu, to już nie znaczy, że on już jest toksykiem, tak? Więc tak, więc... Ale bardzo rozbudowana była moja wypowiedź o... Usprawiedliwianie. o, o usprawiedliwianie. Nie musimy się... Więc my się nauczmy mówić nie po prostu wiecie i to takie małe kroki tak jak powiedziałaś, pierwsze odmówienie będzie mega trudne, zaleje nas ta mgła ale też moja psychoterapeutka pamiętam mi mówiła coś takiego e ona nie nazwała tego mogę to wytrzymać, tylko że mówiła mi, że widzę Pani Natalio że bardzo trudno jest Pani znieść napięcie i rzeczywiście ja, o bardzo jeszcze e mam ciekawą e podpowiedź tej SOS Obserwuj zobaczmy co jest dla nas trigger to jest bardzo ważne Zobaczmy, co jest dla nas triggerem. Czyli co sprawia, że my nie damy rady wytrzymać i się już godzimy. Czy na przykład krzyk, podniesiony głos, czy może foch, czy trzaskanie szewkami, czy może łzy, przekleństwo, różne mogą być, czy jakieś słowo, wytrych, bo każdy z nas ma triggery. Dużo to mówi o sobie. Dokładnie. I my zobaczmy, i teraz tak, jest to, na, ja na przykład miałam zawsze taki przygaj już z tego prawie, że wyszłam, jak ktoś mi nie odpowiada, że wyświetli mnie odpowiedział, ale taka w bliskiej relacji. Dla tak. mnie to jest po prostu tak trudne, <laughs> że ja od razu myślę sobie, że coś źle zrobiłam. Aha, no dobra, i ja czasami to napięcie jest tak trudne, że ja już, yy, prawda, się godziłam. I terapeutka mi mówiła, ja tutaj też zachęcam Was, żebyśmy w, to, mogę to wytrzymać. Wytrzymaj to napięcie. Ta osoba teraz wie, że ten trigger, ten wyzwalacz na nas działa. Ona to pewnie wie niby podświadomie, ale to nieważne, bo tutaj nasze do podświadomości to. I A my po prostu wytrzymać to, dobra? Ona krzyczy, mogę to wytrzymać, nie jestem małym dzieckiem, bo nas szantaż emocjonalny wrzuca w tryb małego dziecka, że my się znowu czujemy jak ta mała dziewczynka, która się bała trzaskającej szewkami mamy, albo płaczącej mamy, której nic nam nie, nie docenia, jej ja umrę i nikt nie zauważy. Prawda? Albo tylko tej mamy wściekłej, albo focha. I my po prostu, przy, wrzuca nas w tryb dziecka i my po prostu tak się boimy, że my to robimy. A my możemy sobie powtarzać, że jesteśmy dorośli. Bo wytrzymamy. Ja tak sobie w ogóle e, myślę, że ta asertywność e, koniec końców później może właśnie poprawić relacje jednej i drugiej ze stron. Bo, 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 bo też yy, wiemy, czego się po sobie gdzieś tam spodziewać, i, i ta relacja jest po prostu yy, między nami z, yy, zdrowsza. To jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, a drugą, że my chyba wszyscy po prostu troszkę jako ludzie, i nie ma w tym nic dziwnego, my się trochę boimy odrzucenia. I przez to wiele naszych takich decyzji yy, przy takich właśnie. Przy stosowaniu takich narzędzi szantażu, na przykład, emocjonalnego, my przez to się tak, na tak wiele rzeczy zgadzamy, bo trochę się boimy, że a co jak nas ktoś zostawi, i mi kiedyś jakiś jeden z terapeutów, do którego chciałam, powiedział, że właśnie zadał takie pytanie, a co, 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 co się stanie? I co się stanie, jeżeli ta osoba rzeczywiście odejdzie, tak, w tym momencie? No, to realnie ona tak naprawdę nie powinna być w naszym życiu, tak? Jeżeli z, takiej powody, z takiego powodu, że my stawiamy granicę, ta osoba nas zostawia, tak? No i tu już jest decyzja też tej drugiej strony wtedy, prawda? Oczywiście. Super, że o tym mówisz, to jest bardzo ważne. Bo z jednej strony to, co powiedziałaś, że my się tak naprawdę dobrze czujemy w towarzystwie osób asertywnych. No bo wyobraźmy sobie, proponujemy na przykład naszej przyjaciółce czy mężowi wyjście, tak? Na rowery. I ona się na to zgadza. I, i, I my, jeżeli wiemy, że ona jest asertywna, czyli gdyby nie miała ochoty wyjść na ten rower, to by odmówiła, no to myślimy sobie, to skoro się godzi na to, to znaczy, że chce. Natomiast jeżeli ona nie jest asertywna, to my nigdy nie wiemy, czy ona zgodziła się z litości, mm. właśnie ze strachu przed odrzuceniem i taka będzie potem poddenerwowana na tych rowerach. Więc tak naprawdę asertywność, czyli bycie uczciwym wobec siebie i wobec innych, Daje nam lepszy komfort życia i tak naprawdę można e, też potem czerpać e, zyski również w innych przestrzeniach, jakichś zawodowych e, i, i towarzyskich. A ta druga część, o której powiedziałaś, to tak dokładnie. My zawsze zastanówmy się, czego się boimy, e, czego się boję odmawiając. Ja przepraszam, że ja znowu powiem o tej mojej książce, ale tam mam cały podrozdział no, no o tym, że właśnie zastanówmy się. Czegoś się boję odmawiając? Na przykład jeżeli powiedzmy nasz partner namawia nas na, nie wiem, na masaż, tak powiedzmy już. Mm -hmm. I my po prostu nie mamy kompletnie ochoty na ten masaż, bo jedyne co to mamy ochotę iść spać, ale my, to zadajmy sobie pytanie, ale czego ja się boję? Boję się, że jak odmówię mu masażu, to co ode mnie odejdzie, ale to jeżeli on miałby odejść, dlatego że ma masażu, to co to jest za związek, prawda? Co to jest za relacja? Poza tym my się teraz sobie odwróćmy. Wyobraźmy sobie, że my prosimy kogoś o przysługę. I czy my naprawdę jesteśmy aż tak bardzo kategoryczni, jeżeli ktoś nam odmawia, że my już musimy, o nie, ta przyjaciółka odmówiła nam kawę, to koniec z nami, że my po prostu jesteśmy, że zastanówmy się, tak jak mówisz, twój terapeuta ci powiedział, zastanówmy się, czego się boimy, bo tam może być dużo e, lęków, nie tylko lęk, a przed odrzuceniem może być lęk, przed e, jakby zawstydzeniem, że nie jestem wystarczająco dobra i tak dalej, i tak dalej. Ja zachęcam do mojej książki, ona jest, tak ja dodam, dyniesz. dostępna na stronie nataliaturk.pl i tak nawet pomyślałam, że przygotowałam kod granicy. Skoro mówimy wow, o granicach okay. i 20% jest rabatu i ta książka jest nie tylko w wersji papierowej, ale też e-book i audiobook do słuchania, gdzie ja, z aktorem odgrywamy różne właśnie sceny. Jeżeli oglądacie na YouTube, a nie na Spotify, to na YouTube na pewno rzucę link. Poniżej, aczkolwiek na Spotifyu też mogę teraz, jak sobie pomyślałam, tylko ja takim jestem człowiekiem, który jeszcze tych platform wszystkich nie ogarnia, więc musiałam się przez chwilę zastanowić, ale i tu, i tu się A, da. To dziękuję bardzo, bo ja myślę tak sobie, że to naprawdę może nam bo tam jest dużo właśnie o tych szantażach, o mgle emocjonalnym. I mimo, że ten tytuł jest taki: Rozstać się czy być razem, to chcę powiedzieć, że to nie jest książka dla związków tylko w kryzysie. Bo myślę, że w każdym związku tak naprawdę dobrze funkcjonującym też zawsze są jakieś pewne sfery, właśnie tego. No, skoro pozostajemy przy tych granicach, na ile mogę sobie pozwolić? Tak? Czy y, mogę, czy mam robić wszystko z mężem, z dzieckiem, czy mogę mieć taką część dla siebie? Miejmy część dla siebie. I tak dalej. To jest dużo takich rzeczy. Albo na ile możemy właśnie od tych naszych rodziców się oddzielić. E, warto się oddzielić, prawda? Z szacunkiem, ale warto, bo to jest nasza droga życiowa. Więc myślę, że ten temat asertywności to jest w ogóle taki wielki, fajny temat i odczarujmy to słowo, że to jest złe słowo. Nie, to jest dobre słowo, bo to jest szacunek do siebie i do innych. I my lubimy tak naprawdę, komfortowo czujemy się w towarzystwie innych. Dokładnie tak. Ja myślę, że my tą, y, może nie tą, ale Inną tematykę pewnie będziemy jeszcze kontynuować w innym podcaście, bo ja tu widzę bardzo dużą przestrzeń. Ale jest takie pytanie, które ja zadaję prawie każdemu swojemu gościu, gości, go, gościu <noise> na, koniec, na koniec rozmowy. Czy jest coś w temacie szantażu emocjonalnego, o co ja nie zapytałam albo czego ty nie powiedziałaś, co uważasz, że jeszcze jest bardzo istotne i byś chciała dodać na koniec tej rozmowy? Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, ale bym jeszcze tak podsumowała, że właśnie sprawdzajmy, czy na pewno mamy do czynienia z szantażem, bo może to my nie potrafimy odmówić. Róbmy te stopklatki i zastanawiajmy się, co tu się dzieje, czy ta mgła emocjonalna, czy to poczucie obowiązku, winy, czy ono jest adekwatne. Nie opuszczajmy siebie, tak? Czyli nie traćmy z pola widzenia innych ludzi, bo to nie o to chodzi, żebyśmy się stali maszynami, tak? którzy już w ogóle nie myślą o, o bliskich. Nie, oczywiście no bycie w związku, bycie w relacji, czy to rodzicielskiej, to też jest, to jest taka dynamika, to jest takie trudne. Tak? Nigdy nie ma takiego A do Z, że tylko ja, tylko, ale też nie może być tylko ty. I wreszcie hmm, pamiętajmy, pięknie kiedyś powiedział taki Daniel Winnicott, to jest taki znany pedagog, psychoterapeuta, że ta katastrofa już się wydarzyła. Czyli że nam się mieszają zdarzenia z dzieciństwa, że my jak się baliśmy tego rodzica obrażonego, czy zapłakanego, czy trzaskającego drzwiami, czy rozczarowanego, to my jako dzieci rzeczywiście nie mogliśmy poradzić, bo my nie mogliśmy tak? wyjść i powiedzieć: zmieniam rodzinę, tak? ale my już jesteśmy dorośli. Ta katastrofa się już wydarzyła. My damy radę ze wszystkim, wytrzymamy to. Wytrzymamy to i potrafimy y, obronić się przed szantażem emocjonalnym. I my oczywiście tego szantażu nie róbmy na innych. Wow, to było idealne podsumowanie, więc ja tutaj nie będę tego psuła i nic nie będę dodawała. Tak jak wspomniałam, w linku możecie znaleźć y, książkę lub e-booka. A ja mam nadzieję, że to nie była nasza, to na pewno była nasza pierwsza rozmowa, ale mam nadzieję, że nie była ostatnia i bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja również, Aniu, bardzo dziękuję. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało i jestem do dyspozycji, jakbyś miała ochotę Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.